być tak, że za błędy rządzących albo działanie z premedytacją, świadome, tak naprawdę największą cenę płacili rolnicy. To jest 50% dochodu, jaki by im zabrano. Jakie kroki podejmie pan dla zapewnienia spójności różnych inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie praworządności, jeżeli no wie pan, my wiemy wszyscy, że w niektórych krajach członkowskich podważana jest niezależność sądownictwa? My jako polska delegacja w Europejskiej Partii Ludowej nie byliśmy zachwyceni kandydaturą pana Wojciechowskiego. Dzisiaj definitywnie zakończy swoją karierę jako przyszły komisarz europejski. A z nami minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Panie ministrze, te ostatnie słowa z serii wypowiedzi polityków opozycji padły dosłownie kilka godzin przed tym, jak Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego zaakceptowała jednogłośnie kandydaturę Janusza Wojciechowskiego na komisarza. O czym to świadczy, że politycy opozycji nawet na kilka godzin przed mówią, nie ma szans, no to już przepadło? Wie pan, ja się wstydzę za polską opozycję, tą reprezentację w Parlamencie Europejskim, bo chodziło o to, żeby wywołać wrażenie wśród polityków europejskich, że Polak się nie nadaje, że Wojciechowski się nie nadaje. Te wypowiedzi, które tutaj były, skandaliczne, dezawuujące Polaka. Na dodatek polscy rolnicy powinni też o tym wiedzieć. Te wezwania Halickiego, Platformy, PSL-u, że powiązać ich zdaniem nieprzestrzegane normy dotyczące demokracji w Polsce i wstrzymać pieniądze dla rolników. To Polacy tak robią. Wojciechowski jest kompetentny i ja się bardzo cieszę, ponieważ jego kompetencja została potwierdzona jednogłośnie. Zagłosowano, wyjaśnił. On może w pierwszym przesłuchaniu tak się trochę czuł takim, tak jak zresztą rola komisarzy często wygląda, mediatorem między różnymi krajami, bo komisarz nie jest tym narzucającym swoją wolę, tylko on ma jednak współpracować z 28 krajami. Może za bardzo skupił się na tym, żeby pogodzić wszystkich. Tak, a teraz powiedział wyraźnie, jakie on sobie, jaką wizję rolnictwa on prezentuje. Bardzo się cieszę, bo ona jest zbieżna również z naszym, z moim, z polskim stanowiskiem, gospodarstwa rodzinne, również utrzymanie większej ilości mniejszych gospodarstw, silny budżet, bo skoro wchodzą nowe wyzwania, zadania dla rolnictwa związane z przyrodą, klimatem, glebą, wodą, bioróżnorodnością, Bóg wie, co tam jeszcze rolnikom wymyślą, to za tym też muszą iść odpowiednie środki, że to rolnictwo ma produkować dobrą żywność, że trzeba odejść od nadmiernej biurokracji. Janusz powiedział, że rolnik chce się zajmować polem, zwierzętami, a nie stertą dokumentu, które musi wypełniać, żeby byli urzędnicy zadowoleni. Więc skoro to wszystko przedstawił, jak ta jego wizja wygląda, że nie może być dysproporcji w dalszym ciągu utrzymywanych między starą Europą, starymi krajami, a tymi nowymi, do których my również należymy, no to jest tak logiczne i spójne, że nie było żadnej wątpliwości. To jest zresztą też bardzo ważny sukces polskiego rządu, że w ogóle ta teka nam przypada. Już nie to, że Wojciechowski, że ta teka nam przypada, bo jest to jedna z najważniejszych w Komisji Europejskiej. Prawie 40% budżetu Unii Europejskiej idzie na rolnictwo. Całego budżetu na rolnictwo. Całego idzie na rolnictwo. To jest to rozdzielać. Ważne, żeby to dzielić sprawiedliwie, panie ministrze. I wie pan, ja się właśnie cieszę, bo to nie jest tylko nasz sukces. To jest sukces Morawieckiego i rządu, ale cieszą się również inne kraje w naszej części Europy, i Bałtowie, i Grupa Wyszehradzka, no bo mówią, wreszcie jest ktoś z naszej części, kto rozumie to nasze rolnictwo, również to wychodzenie z komunizmu, to, że te dysproporcje nas w jakiś sposób sytuują w gorszej pozycji, bo jak mamy konkurować na tym rynku europejskim, jeżeli mamy mniejsze wsparcie? Ja się nie dziwię, że tutaj nasze kraje sąsiedzkie blisko nas się cieszą, a czy cieszy się Francja i Niemcy, bo przecież z przedstawicielami, z ministrami rolnictwa tych krajów spotkał się pan przeddzień tego wczorajszego wysłuchania. Jest dobrze. Jest dobrze, bo i pani Julia Kleckner, i Didier Guillaume, ministrowie, właściwie co do zasady już nikt nie kwestionuje, że dopłaty powinny być wyrównane, że nie ma już tych historycznych powodów, które kiedyś je różnicowały, bo i koszty produkcji się zmieniły. Teraz jest twarda rozmowa o szczegółach, bo każdy kraj ma trochę inny system wsparcia. To nie jest tak, że to wszystko jest jakaś urawniłowka. Są zresztą system płatności, to jest jednolita płatność obszarowa uzupełniająca dla młodych rolników, ekologiczna, sektorowe płatności, to jest złożone.